Sme tu pod Polankom v novém roku a dziś ono mi aj kapka zima. I choć na polu nie marzło jeszcze porządnie, tak my się tu dziś o kapkę schodzili, bo ja zeszłym razem prawił, jaki będą mrozy, jako przyjdzie zima. Tego śniega moc nie spadło. Zacznę nam kapkę pofujować. A tak my się prawili, że wam ten nowy rok tak zbogacymy takim prawym morsowaniem. Kapkę się już dziś odtrzęsie na głosika, może przed chwilką wylu z tej wody, ale ten weekend by miało już coś się nakurzyć. Można nam to tu aj zamarznie. A przez tydzień tu będzie aj lodowisko. Je to tu tako retencyjno, tako zaporka mało wodno. A my się tu dziś morsowali. Zeszłym razem ta pogoda moc dobrze nie wyszła. Ale myślim se, że już nie będę wam nic ślubował, ale myślim se, że teraz już ten śnieg nakurzy, można aj zostanie. A wierzę, że aj porządnie będzie mrozu, aby my tu jeszcze więcej wymarzli. Dziś orzech był sum, sine wargi, albo górole na lodzie, albo czerne wydry z trojstyku, tu dziś ze mną nie były, ale wierzę, że mi fanzą. Także robim taką challenge, taką wyzbę. Wierzę, że aj wy się zamorsujecie. A pod tą prognozą pogody po naszemu też docie jakąś fajną fotkę z łodzy albo z jakiego stawu. Kto ma beczkę drewnianą we stodole, też ją może wyciągnąć. Aspoń ku czemuś będzie, jak już mi to zboży nie ma, tak ją napełnicie wodą i też se możecie w takiej prawej dymbowej beczce wyśpuchać albo się wykulać we śniegu. Niech już zrobi każdy jako już myśli, ale ja już dzisiaj więcej mówić nie będę, bo się już też trzęsę pieruńsko. Tak się miejcie a niech się wam darzy w tym nowym roku.